jest to związane z decyzjami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zdecydowała się, że podwyżki opłat aplikacyjnych od roku 2022 będą większe dla portów regionalnych o 70%. Co to oznacza? Że takie porty jak tutaj w Bydgoszczy będą miały stawki zdecydowanie wyższe niż dotychczas. Gdybyśmy porównali sobie, jak to wygląda na przykład z największym portem lotniczym w Polsce, na lotnisku Chopina, przyjęcie samolotu pasażerskiego, czyli Boeinga 747, najbardziej popularnej maszyny, kosztuje około 2000 zł. Taka jest opłata nawigacyjna. Ta sama opłata nawigacyjna tutaj w Bydgoszczy będzie wynosiła blisko 6000 zł. Stawka 3 razy wyższa. Otrzymałem informację, że za negocjacje, które mogłyby być wsparte taką decyzją administracyjną, odpowiedzialne są władze lokalne, przede wszystkim odpowiednicy rządowych instytucji w województwie. Dlatego postanowiłem w dniu dzisiejszym wystąpić z interwencją do pana wojewody Bogdanowicza, w którym pytam go, jakie działania podjął w celu sprawdzenia, jak sytuacja dotycząca opłat nawigacyjnych będzie wpływała na sytuację finansową portu lotniczego w Bydgoszczy. Co więcej, otrzymałem informację od prezesa portu w Bydgoszczy, że tak drastyczna podwyżka opłat nawigacyjnych może być skutkować problemami z funkcjonowaniem portu. Zatem kolejne pytanie, które stawiam wprost panu wojewodzie, to jest pytanie, czy rozważa możliwość, czy zdaje sobie sprawę, że może w najbliższym roku bądź dwóch latach dojść do zamknięcia portu lotniczego w Bydgoszczy. To są poważne sprawy, dlatego że jeżeli wojewoda kujawsko-pomorski jest odpowiednikiem ministra spraw wewnętrznych w kraju, jest najważniejszym przedstawicielem władzy rządowej w terenie, to opieka nad jednym z najważniejszych obiektów komunikacyjnych dla regionu, portu lotniczego w Bydgoszczy, powinna być priorytetem. Tu nie chodzi o nic więcej, czyli żeby takie same zasady były dla Warszawy, jak dla Bydgoszczy. I wtedy operatorzy się nie wycofają. Ale spychanie lotniska w Bydgoszczy do trzeciej ligi lotnisk ogólnopolskich jest po prostu nieuczciwe. Dlatego, że jeżeli ktoś ma lądować tutaj za 6000, a w Warszawie będzie lądował za 2000, no to nikt tutaj nie będzie lądował.